Czas pieknie, Małgorzata Sztelel-Furmaniuk i Jacek Pożycki. Zgadza się. Miejmy nadzieję, że nas słychać, bo widać też chyba nas. Też. Gosia dzisiaj świetnie ubrała buty, które są zrobiła sobie taką teczkę z butów, albo buty z teczki. Rostomili, powiem tak, poszliśmy dzisiaj kapkę szukać wiosny. Tak. Bo ferie były, minęły, śniega co niewiele, przynajmniej tu u nas w Cieszynie. Kapkę wyżej, kapkę lepiej, kapkę biało. Ale tak mi się wydaje, że dzisiaj już to słoneczko jest taki prawie wiosenne. Tak, ale wiecie co, już bez rękawiczek, Jacek tu przyszedł tak zaoblikany, jeszcze w czopce. Ty ściągaj tą czopkę, bo albo niech wraca zima, żeby cię, wiesz, jeszcze przepędzić, żebyś jeszcze chodził w jakichś koszulkach. Żeby zachęcić wiosnę do przyjścia, to ja ściągam czopkę, tak. Dobrze. Kładę albo ją tu. Będzie wiosna, albo będzie Rostomili teraz zima. Zobaczymy, co ten Jacek nam tu wywróży. Dobrze. Ja widzę, że Gosia ma tak pięknie rozwiany włos bez czapki, że to mnie zachęciło też. To tu zobaczymy. Też jest przecież rozwiany, także tak, tak. Dobra. Jeszcze te trzy włosy na krzyż. Przechodzimy do życzeń. Bo nie mamy trzech, tylko mamy więcej tych życzeń, więc musimy tak zaczynać. Są, to żeście co? Płodni i tak będziemy tutaj teraz czytać. A ja nie wiem, co cię tak rozśmieszą. Nic, Gosia, może zacznijmy, bo faktycznie tutaj nam ten wiatr wiosenny wszystkie te życzenia ducho, rozwieje. Ducho. Tak. I pięknie się jeszcze będziemy opalować. Dobrze, no to zaczynamy. 3 lutego urodziny obchodzi Mateusz Bobek ze Skoczowa. Z okazji urodzin życzymy ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku. Aby płatki róż wyścielały drogę twojego przeznaczenia, a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem twych dni. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 9 lutego urodziny obchodziła Janka Gawlas-Kiczyc. W dniu twych urodzin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości. Aby każdy nadchodzący dzień był tym najwspanialszym. I żeby zawsze otaczali cię kochający ludzie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 8 lutego swoje urodziny świętowała Małgorzata z Zabłocia. Gosiu, życzymy ci, abyś odnalazła w ciszy swoje myśli i marzenia. W bliskich ci osobach siłę i piękno stworzenia. W otaczającym świecie radość istnienia. W kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość. Tego życzą Zosia i Andrzej ze Skoczowa. 9 lutego urodziny obchodzi Krysia Ferfecko z Brennej. Nie zerkaj za siebie, idź śmiało przez życie, podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze, lekceważ pentaków, unikaj cwaniaków, przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Wszystkiego najlepszego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki. 11 lutego urodziny obchodzi Zosia Gaj z Cisownicy. Młody, stary, bez znaczenia, czas jest zawsze na marzenia. Spełniać je można w każdej chwili, bo to ci życie najlepiej umili. Więc zrób to, na co masz ochotę. Obejdź świat na piechotę, tańcz, maluj, głośno śpiewaj, złych dni wcale już nie miewaj. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 11 lutego urodziny obchodzi Krysia Dława z Goleszowa. Poszybować przez życie jak ptak. Niezależna, wolna, szczęśliwa. Poczuć prawdziwy życia smak, wszystkie kolory, jasne i ciemne odcienie. Mieć odwagę, by wzbić się wysoko, przekroczyć sztywne granice i nie bać się spełniać marzeń. Tego w dniu twoich urodzin życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 12 lutego urodziny będzie obchodziła Krystyna z Cisownicy. Z okazji urodzin życzę ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku, a płatki róż wyścielały drogę twojego przeznaczenia. A szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem twych dni. Najlepsze życzenia przesyła Andrzej. Kochani, i dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy, posyłajcie życzenia.
powinsze, co tam umyślicie. I jeszcze mogą być przecież te walentynkowe takie nasze życzenia, nie? Dla was i dobra, to jeszcze tak, jednak w przyszłą niedzielę czekamy. Pamiętajcie, koncert@ox.pl. Przysyłajcie. Tak, Gosia, ale wiesz co, ja na walentynki muszę mieć zdrowe zatoki. Mi jest zimno, zabieram się za ubieranie w takim razie czapki. Ty, ja bym wolała, żebyś ty miał wszystko zdrowe na te walentynki. Ja też wolałbym, żeby to wszystko było zdrowe, ale ostatnio... Nie tylko zatoki. Ostatnio to tak jakoś średnio to wygląda, no ale to nic. Rozgrzejesz mnie, mam nadzieję. Ja, ale najbardziej to mam nadzieję, że cię rozgrzeją czytelniczki. Zapraszamy wszystkie panie, składajcie temu Jackowi naszemu piękne życzenia walentynkowe. A wszystkich panów zapraszamy do składania życzeń naszej Gosi, ale nie tylko Gosi, ale też Ani. Ale Dorocie, oczywiście, prawda? Tak. Wszystkim, niech to będzie dobry czas dla wszystkich. Tak, no to dobrego tygodnia, dużo słońca, zdrowia, żeby zatoki i wszystko inne było też zdrowe. I radości w sercu. I radości w sercu. I żebyśmy zapomnieli o problemach, żeby ich po prostu nie było. O. Do widzenia. Do widzenia. Zorzy blask w tajemniczy czas, znienacka budzi mnie o świcie. Powieką ciąży sen, lecz już odpływa gdzieś i znika na mej orbicie. Budzę się, choć wszędzie mrok, ja czuję dzień w nocy, która właśnie kończy się. Te myśli złe wyrzucam w kąt, żadnym strachom nie dam się. Strachom nie dam się. Pada na moją twarz cień tak głęboki. Chce przytłoczyć mnie, chce zniechęcić siły me, chce bym.